Państwa, jeżeli pozwolicie, to ja jeszcze bym zaproponowała, żeby kolega, który przyszedł, zostawcie w spółdzielni mieszkaniowej Wiktoria, ze spółdzielczego chciał zabrać głos. Bardzo proszę. A później będziemy procedować na dalszej punkcji. Może na wstępie przedstawię się Państwu. Nazywam się Anatol Parcia, mieszkam na osiedlu spółdzielczym w bloku 16. Udzielam się społecznie jako przewodniczący Rady Osiedla Kolorowe Spółdzielcze w spółdzielni Wiktoria. Współpracuję między innymi z panem Józefem Szubowym i z panem Jerzym Dańcem. Ja przyszedłem w sprawie, która ciągnie się od roku 2009, a mianowicie chodzi o inwestycje, no fachowo zamierzenie inwestycyjne pod nazwą budowa miejsc postojowych w osiedle spółdzielcze w Krakowie w rejonie bloków 1, 2, 3 i 5 oraz budowa odwodnienia, oświetlenia dróg, chodników i innych nawierzchni utwardzonych oraz przebudowa całej infrastruktury. Nie będę więcej czytał obszernie, skrótowo. W 2009 roku w lipcu została wydana decyzja. Została wydana WZ-ka, czyli o warunkach zabudowy na tą zamierzoną inwestycję. W międzyczasie, w tamtym roku, 2009, wystąpiły pewne protesty mieszkańców oraz spółdzielni Wiktoria. Sprawa na pewien moment czasowy ugrzęzła w samorządowym kolegium odwoławczym, ale sprawę się tam załatwiło, protesty zostały wycofane. Stron uczestniczącym w tej sprawie i zostało, jak mówi, można powiedzieć, udzielone zielone światło, zapalił, że tak skutowo można powiedzieć, do tej inwestycji. Wtedy radnym był pan Czesław, cieszę się, że dalej jest, z mojego osiedla z Trójki. Współpracowaliśmy razem w tym temacie. Mamy dzisiaj 2013 rok. Nie zostało nic zrobione. Zostały wydane pieniądze, około 30 tysięcy. Wtedy przewodniczącym był pan Edward, obecny tutaj, przewodniczącym Rady 18. No i sprawa, chciałem się dowiedzieć, czy całkiem już, można powiedzieć, padła, jest nieaktualna, czy jeszcze cokolwiek można w tym temacie zrobić. Wiadomo, że nie chodzi o rozpoczęcie całej inwestycji, wszystkich parkingów, tam bodajże było 5. Na mapce załącznik do tej WZ-ki, ale po prostu przynajmniej coś zacząć, jeden parking. Pan Czesław chyba najlepiej jest zorientowany w tym temacie. Wydaje mi się, że to, że pan prezydent Majchrowski mówi, że nie ma pieniędzy na inwestycje parkingi, to chyba nie jest to prawdą, bo w innych dzielnicach przecież budują parkingi, ścieżki rowerowe, może to z innych pieniędzy, nie ze środków rady dzielnicy, no ale jak obserwuję po prostu po innych osiedlach tutaj w naszej dzielnicy, to jest coś robione. Przez te lata były robione. A tu przez 4 lata nic nie jest robione. Nietknięte po prostu. Proszę. Dziękuję, to była wszystko. Ja chciałem zapytać, na jakim etapie mamy dokumentację wynajmu któregoś z parkingu, bo z tego co pamiętam, to tam była dokumentacja wykonana, w którym roku to było zrobione, pamiętasz wszystko? Nie ma dokumentacji, jest tylko koncepcja. Koncepcja. Traktacje z mieszkańcami trwały 2 lata. 90. Weska o Czeciu się starał 2 lata na... 2 lata się jeździ osobiście, no, razem z panem. W drugiej połowie 2010 roku jest pani przewodniczący. Otrzymaliśmy WZ-kę na opracowanie dokumentacji, ale ponieważ kadencja się kończyła, więc Rada Dzielnicy nie podjęła decyzji na kontynuowanie dokumentacji, ponieważ projektant by nie skończył opracowanie dokumentacji w kadencji. I na tym się skończyło. Nie mamy dokumentacji, jest tylko zakończone projektem koncepcyjnym. A 2 lata trwały właśnie przepychanki z mieszkańcami, między innymi z tego powodu, się przesunęły te
Była możliwość wybudowania. Czesiu, mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli pozwolicie. Ale teraz sprawa w SKO jest załatwiona pozytywnie i można robić projekt na jeden z parkingów, prawda? Czy tak jest? Czy ja dobrze rozumiem? Tylko na jeden, na wszystkie można. Nie, na wszystkich. W 2010 była zamknięta sprawa, bo ja mam całą tu SKO, tak, tak. Ale to się kończyła kadencja, bo 15 lat. Ja bym mówił, że się kończyło. Zgadza się. Wybory były w styczniu. Dlatego pytam, czy jest możliwość, w tej chwili przykładowo no, całą dokumentację nie zrobić, bo nie będzie środków finansowych, żeby postawić 5 parkingów. Nie, bo trzeba zrobić dokumentację na jeden parking i bynajmniej dziennik budowy założyć. Można coś jestem jak najbardziej za tym, żeby zacząć inwestycje, ale dokumentację trzeba zrobić na całość zadania. Nikt nie wyrazi zgody na to. I trzeba, właśnie, trzeba sobie obliczyć, ile to będzie kosztować. Ja przepraszam, bo to jest przewodniczący, który ma władzę. Panie przewodniczący, wyprowadź nas z błędu, jeżeli źle rozumiemy. Żadnego błędu, bo mi się bardzo dobrze dyskutuje, akurat są obecni ci, co byli. Przecież ja doskonale pamiętam, że było. Też nie rozumiem, dlaczego nie mówi do końca. Znaczy ja powiem tak, jeżeli mogę. Ja uważam, że ja oczywiście uważam osobiście, że tych 5 parkingów ani dokumentacji nie rozwiąże sprawy, bo takich środków nie będzie nawet do końca kadencji. Jedynie z czym można wyjść, to wybrać przykładowo jeden parking, o którym tu Pan słusznie proponuje i zrobić dokumentację na jeden parking i koniec, później robić na następny, zrobić jeden parking, bo nie wyobrażam sobie, że da się to spółdzielczym, że Pan Przesław jest radny i zdobył te ponad 5 tysięcy głosów jako najlepszy radny, to nie ma takiego poparcia w Radzie Miasta Krakowa, żeby przykładowo mu ktoś przydzielił strzelam 600 tysięcy złotych na parkingi. No niemożliwe, bo to jest budżet przykładowej infrastruktury dzielnicy. Nie mogę, że wspomniałeś o tym właśnie, o wygraniu takiego rankingu, ale to nie jest adekwatne, wiesz, to co mieszkańcy tutaj... Wiesz, jak jest adekwatne? Kurde, za jedną dobę ponad 3 tysiące dni atrakcji. No to widzisz, no to... Ale no, powiem tak, że... Tym się nie ma co podpierać, wiesz, także, że... To mnie wcale nie mobilizuje do jakiejś... A przepraszam, słyszę tu wyborca pański, proszę pana. Proszę pani nie mówić, bo to powinien pana mobilizować. Trzeba się starać o inwestujemy, inwestujemy na całej no właśnie dzielnicy w miarę naszych możliwości finansowych. Nie możemy tutaj inwestować. Dlatego moja propozycja jest słuszna, że wystąpić z propozycją budowy jednego szkoły. Proszę bardzo, że jak panie przewodniczący, ja mam do pana pytanie. Czy pan teraz był, bo wszyscy jak tu przychodzą, to idą do przewodniczącego rady. Ja byłem, pan byłem. Przewodniczącego, bo ja już nie mówię do zarządu, bo tu w zasadzie wiceprzewodniczący odpowiada za infrastrukturę, ale całą decyzję tu podnosi szef. Zgadza się. Ja nie powiem. Zaraz. No, nie zarząd jest... Czy pan był i... Byłem, proszę pana, powiem panu tak. Jak rada się ukonstytuowała, nie wiem, której kadencji teraz jest, rada dzielnicy. Dwa lata już. No to będzie. Byłem chyba bodajże w marcu. Za pośrednictwem pana Józefa, poszliśmy do pana przewodniczącego. Pewnie może tam gdzieś ma zapisane w tych zapiskach. To był bodajże marzec. Dość szybko właśnie, no to było 2 lata temu, tak? Czy? No to widzę. Nie rozmawialiśmy na ten temat. Pan Czesław wtedy nie został wybrany. Mieliśmy takiego z mojego okręgu wybranego pana Piotra Polera, tak? Dobrze mówię? Tak. Piotr, tak? No ale wiadomo, czym się zajmował, nie będę tego rozwijał tematu. No i był ten temat poruszony. Pan przewodniczący Józef Szuba też deklarował pomoc. No i 2 lata minęły i nic. Ja nikogo nie krytykuję, ani ten, to bardziej pana Józefa. Ja powiem tak. Dużym szacunkiem go darzę, zresztą wszystkich państwa jako radnych. No ale no niestety 2 lata od tamtej rozmowy i nic, nie tknięte. Choć w projektach, pamiętam na stronie internetowej, jak sprawdzałem, w projektach w tamte lata było to w zamierzeniach inwestycyjnych. Pojawiał się ten temat cały czas, nie? Spółdzielcze te parkingi, no ale... No wie pan, bo panu powiem teraz, rządzi tu koalicja. Ja wiem o tym. Wie pan, kto jest w koalicji. No, jak ja bym teraz panu zgłosił taki projekt uchwały, nie, żeby się ten parking znalazł, bo będziemy prawdopodobnie musieli jakąś uchwałę zmieniać, bo
nawet się pan nie dowie jako mieszkaniec, co będzie w tym roku robione, bo uchwała jest taka, że przeznacza się tam ogólnie ileś tam milion, ponad tam milion czy coś, no na chodniki, parkingi, ulice i koniec. No, także pan z tego i tak nic nie będzie wiedział, czy będą pana robić, czy nie. Nie? To jest już sprawa radnych, czy tam zarządu, czy przewodniczące przy takiej uchwale. Ja mam nadzieję, że ta uchwała będzie do poprawki. No ale jak pan chce, no to tylko, o ile wiem, że pan Czesław jest z tej koalicji. Nie, ja doskonale wiem o tym. Ja jestem doskonale zorientowany w sytuacji, powiem panu. Że przychodzi pan na komisję, prawda? No i ta komisja w zasadzie nie może, bo komisja, jakby pan nawet przegłosował, komisja wnioskuje do zarządu, żeby ten partner się znalazł, nie? To i tak nie będzie komisja decydowała, bo zarząd się będzie i tak oglądał, czy będzie się większość do poparcia tego projektu. Ale komisja zawnioskować może. Właśnie no. Znaczy, pięciu parkingów, mówi, żeby jeden radny parking jest najpilniejszy, żeby dać do realizacji dokumentacji na 2013 rok. Ale ja taki wniosek na komisji. Ja jednak też tak samo optuję za tym. Ja składam taki wniosek, panie przewodniczący. A żeby małymi kroczkami, no, ale coś robić, od jednego, bo ja przerobiłem lekcję na Wolicy, gdzie jest złożony projekt na 5 ulic, 340 tysięcy i marzenie głowy. I marzenie głowy. I trwa to od... 2009 roku. Przepraszam, jeszcze wcześniej, 8. A w ogóle zaczęła się operacja Żagiel od 99 roku, przekazanie terenu. Także tutaj nic nie zrobimy więcej. Jestem nawet dalej za tym, ażeby pomyśleć, bo są takie możliwości, że poniżej 10, czy tam 7, czy 5 miejsc parkingowych można i robić. Poniżej 10, bo ponad 10. No, można robić. Na pojazdu, powyżej 8. I to jest wielka sprawa i ja bym za ten też optował. Ja tu jestem właśnie najbardziej zainteresowany, aby tą inwestycję kontynuować, ale z tego tytułu szczególnie właśnie mam na uwadze, że, że jeden z parkingów jest przy wjeździe do osiedla. Projektowany parking jest przy wjeździe, przy ulicy Wjazdowej do osiedla. I tam jest tak wąsko, że samochody parkujące na chodniku blokują nam wjazd. Od Boruty Spychowicza, głównej takiej ruchliwej drogi. To w razie jakiegoś nieszczęścia, żebym musiał sześć samochód jechać, czy straż pożarna, no to po samochodach wjedzie, bo dosłownie mamy kawałek tylko wjazdu przeznaczony do wjazdu tego osiedla. I to jest niecierpiące zwłoki. Myśmy tu chodzili, zgłaszałem kilkakrotnie, no i się na razie na się skończyło, że tak środków finansowych. No niestety musimy czekać. To nie jest to do końca tak, jeżeli można, panie przewodniczący, zdania. Tu panu Stasiowi odpowiem, że działalność zarządu i całej rady jest transparentna. Także nie ma nic. To jest jedna sprawa. Teraz wracaj, czas czekałem, że pan przewodniczący obecnie radny miasta Krakowa na pewno ma doskonałą pamięć i na pewno doskonale pamięta, że na to zadanie po opracowaniu koncepcji, co zostało zapłacone, było przeznaczone, o ile mnie pamięć nie myli, chyba 35 tysięcy złotych. 35, tak. 35 na opracowanie dokumentacji. To, że pan Czesiu przez 2 lata z Alkiem rzeczywiście chodzili po tym SKO odwoławczym, ta sprawa się odciągnęła wcześniej, tylko dlatego, ile to było? 40 coś Czesiek, Czesiu, ile to było? 40 coś ludzi, co musiały? 358 minęło od tego czasu. Ale ja mówię, że już wtedy pieniądze na to. Ale trzeba było zabierać, bo nie było. Dlaczego? Dlaczego w tej kadencji zarząd nie przeznaczył tych pieniędzy? Dlatego widzę, że kolega Maranda nie jest zorientowany w temacie, co mi jest bardzo przykro, bo tak. Były 2 komisje na zadaniu, o którym tu kolega Pacia mówi i zostało ustalone, że najpierw zostaną wykarczowane pnie, co się robi, tak. Później co się robi,
wyfrezowana została. Tak, będzie było, tak jak z kolei jest w przewidywanym projekcie i pan radny danego okręgu wskazywał, że trzeba tak przesunąć instalację elektryczną, bo trzeba słupy poprzesuwać nie w tym miejscu, które są, bo by zajmowały miejsca, no nie byłoby tyle miejsc postojowych, ile może być. Czesiu, czy mówię prawdę? No, w związku z tym to nic nie uciekło, że to nikt o tym nie pamięta. Ten wniosek, o którym mówi tutaj Alek Pacia, rzeczywiście co ja podkreśla, że małymi krokami, żeby coś, no, to zobaczymy jak to się ułoży, bo tych pieniędzy zresztą przyrzędził doskonale wie ile jest. Na taką dzielnicę jak na 18 to się w głowie nie mieści. Tu była podniesiona sprawa ścieżek rowerowych. Ścieżek rowerowych to w tamtej kadencji za kolegę Porębskiego została zakończona, bo myśmy te inwestycje, które dzisiaj robi 16, panie radny miasta Krakowa, skończyli w piątej kadencji. No, piątej znaczy nie ma dokumentacji na pozostałe. No nie ma dokumentacji, ale ta dokumentacja, która była, to zakończona. Także 16 nas dopiero dogania i nic tu nie jest ukrywane, nic tu nie jest tajemnicą. Wszyscy o sprawach wiemy, no zresztą zajęcia było jeszcze wcześniej. 10 milionów złotych, jakbyśmy mieli, to pewnie się nas. Ja mam jeszcze jedno pytanie do Czesława, bo ja nie pamiętam dobrze tej koncepcji. Czy w tej koncepcji jest wszędzie więcej jak 10 miejsc parkingowych? No, pan ma to chyba, nie ma pan. Masz tą koncepcję Czesława? Tutaj jest wyraźnie. Ale pamiętasz gdzieś to, że jest więcej w każdej koncepcji? Czy więcej nie jest? Czy mniej jest? Bo można by tak zrobić, jak w tym roku coś my robili, co ten śmietnik jest, wiesz o co chodzi? Przywiezie 5 chyba, bo 5 albo 6. Przywiezie było 5, tak, to trzeba przestawić. Przy tym bloku, zaraz, to jest ten blok kantoru, zaraz ten taki odnowiony, jak tu wie pan co to jest? Tam robili parking bez planu, bez niczego. Dziesiątka. Ale ręka w szuki. Przy Więcińskie. No ale to już była taka sytuacja, że to muszą się powiedzieć 100% mieszkań. Tak, 100%. Tutaj mieliśmy sprzeciw. Ale nie ma sprzeciwu. Ale już wie pan, to jest historia, bo pan mówi o sprzeciwie, wie pan, to kiedyś było, nie? Nie ma sprzeciwu. Sprawa głosowana. Że były pieniądze przeznaczone 35 tysięcy na inwestowanie na osiedlu spółdzielczym. I te pieniądze zostały przekontowane na zadanie nie wiadomo. Nie, został nie. Wiadomo, ja się nie po możliwości. To co? Od nich został zrobiony. Ale było w ten sposób, przy 12 sekund. Przy 12 sekund do końca. W ten sposób, to już jest inna sprawa. Te 35 tysięcy można było właśnie zainwestować, tak jak wspomniałeś. Ale poszły w osiedle spółdzielcze te pieniądze. W drugiej końcówce roku 2010 można było to w ten sposób, co teraz mówisz. Krzesiu, no nie miałeś zgody, no skarbie, o czym ty mówisz? No to co to pan podwiera? Nie było zgody, dopieraśmy później zgodę. Widzisz, ale, mieszkańców. Ale szereg zadań w tym projekcie, w tej koncepcji jest szereg, cały ciąg parkingów. Jeżeli byśmy zaproponowali, żeby te pieniądze zainwestować na którymś bezkolizyjnej trasie, na bezkolizyjnego parkingu, to na pewno mieszkańcy by wyrazili zgodę. Błąd jest taki, że był duży ciąg tych parkingów przy chodniku głównym i było aż 350 osób wypowiadających się. I z tego było kilkanaście osób sprzeciwu. Bo dla zeszliśmy z tematu, no ty mówimy o tamtej kadencji, co można było, gdzie można było. I pan oczekuje, że pan powie, co pan zrobił. No bo pan jest, można powiedzieć, nie. Ale wyjaśniamy sobie wszystko, tak samo jak ale tak jak zrobić te pieniądze, nie wiedziałem, na to wyciął pnie, tam tylko się robicie i tak dalej. No tobie przecież wszystkiego nie mówi się. Jeszcze jedna rzecz. Natomiast pan oczekuje jakiejś tutaj deklaracji, że będzie projekt też. Przynajmniej deklaracji się pojawi, a nie co było tam. Co było, to było. Uważam, że komisja zagłosuje, aby tą inwestycję kontynuować i jestem za to. Rada Dzielnicy 18 nie obiecuje, tylko robi, wykonuje. Jest jedna rzecz do tego kawałka od Boruty Zbiechowicza, bo Stasiu, bo ty tak mówisz, ale jeśli dobrze pamięta, ten kawałeczek do bloku 16, panie przewodniczący Rady tego chodnika, przy 1 na 16.
Nie, bo Niechowicza ten kawałek, to przecież zrezygnowali sami z tego zadania, bo to już tak. Chodziłeś, jak robiłeś ten chodnik tutaj, to miało być też zrobione, ale zrezygnowaliśmy. Zrezygnowaliśmy dlatego, że ten chodnik będzie przesunięty, cofnięty. Będzie poszerzona jezdnia, będzie cofnięty, dlatego nie było sensu inwestowania, wyłożyć wykładanie środków na kawałek chodnika, który był... Kasiu, nie dyskutujmy, to co powiedział Staszyn. Ja składam wniosek, żeby na 2013 rok ująć jeden z parkingów najbardziej potrzebnym mieszkańcom. Bez kolizji. A starać się przede wszystkim trzeba tam, gdzie jest nawet do 10 miejsc i wtedy można co najmniej dwa robić. Bez projektu. Bez projektu. Ja się dziwię, że bez projektu się nie da. Też musi być zgoda? Musi być zgoda mieszkańców na taką inwestycję. A tym bardziej. Jak projektu nie ma, no to przedaż. Panie Czesław, ja się włączę. Jak pan zrobił u siebie przed blokiem parking, to na pewno nie będzie sprzeciwu. To od razu panu powiem. Przed którym? Przed pana. Tak, przed trójką. Tam nie mieliśmy sprzeciwu. No dlatego mówię, wie pan, jak pan mówi o sprzeciwie. Ale od środka nie możemy zaczynać. No właśnie. Ja myślę, że od wjazdu, tak jak pan Czesław sam mówi. Panie Olgu, wie pan, to jest takie newralgiczne, sam pan powiedział. Nie? Przy trójce bloku już jest piękny chodnik zrobiony, w związku z tym trzeba parking robić w innym miejscu teraz. Żeby każdy mieszkańców... Trójka już jest opasana. A jakby był jeszcze, ja wam coś jeszcze powiem. Tyle. Ale jest konflikt z naszymi miejscami postawionymi. Nie ma tutaj czegoś. Jeżeli by zostało zrealizowane, a wierzę w to, że Rady Miasta Krakowa teraz dopilnuje, to co my wychodzili, te wcięcia tam do bloku 3, 2, 1, dwie od Wiśniowego Sadu. To przecież popatrz, jakby to było elegancko, nie? A kiedy to ma być zrealizowane? Wtedy, kiedy będzie realizowana koncepcja Wiśniowego Sadu. To jakby spółdzielcy... Znaczy nie koncepcja, bo dokumentacja jest, to trzeba realizować. Realizować. Przecież już wiedzą co robi. O czym teraz mówimy? Już jest budowana. Tu od trójki, od jedynki tutaj do... Ale co są Pytaj członka zespołu. Budowa spalarni rozpocznie się od marca 2013 roku. Już jest wszystko klepnięte, wykonawca już jest. A ja tylko się zwracam do zarządu, ile razy w tym roku, w 2012 roku zrobił spotkanie z panem prezydentem Szmielem czy z panem prezydentem Jackiem Majchrowskim w temacie, jaka będzie realizacja zadań. Na moje pytanie na jednej sesji do pana przewodniczącego, do tej pory nie otrzymałem oczywiście informacji, to mi wymienił wszystkie 56 zadań, chociaż już część bardzo zrobione. Na razie nie widzę, żeby się coś działo. Jak nie będziecie naciskali, moi drodzy, prezydenta, a macie takie możliwości, tylko nie na takiej zasadzie, że tak będzie inny temat, jak było z gimnazjum 45 i z liceum 15, że łączycie, 16, przepraszam, że łączycie wbrew woli mieszkańców. Powiedzieliście mieszkańcom wprost, że albo likwidacja obydwu, bo takich miałem na dyżurze, a jak likwidacja obydwu, albo się zgodzicie na połączenie. Zgodzicie na połączenie. Był kolega Andrzej Kowalik na komisji edukacji w mieście, gdzie była na sali obrad, bo było mnóstwo ludzi, dziennikarzy, ludzi, dyrektorów szkół, nauczycieli, była. Słyszał, jak rady dzielnic i mieszkańcy potrafią bronić dzielnicy. Rada dzielnicy 18, może nie rada, członkowie rady dzielnicy 18 z wielką pompą przyjęli, że my jesteśmy za połączeniem tych dwóch. Nie wyobrażam sobie, moi drodzy, żeby gimnazjum 45, które jest na 8 osiedli czy 9, żeby go łączyć z liceum numer 16, który stoi na skraju huty. Wytnijcie wszystko z huty. Postawią wam tylko spadarkę. Ale panie, jeszcze nic nie jest postanowione odnośnie... No nie, już propozycja padła. Gimnazjum jest teraz na sesji. A my, jeśli chodzi o szkoły, to zawsze się staraliśmy, czy te ościenne szkoły, jak typu ulica, ulicące, bramice, nie, jeszcze nie było takich propozycji, nie będę mówił. Ale Józiu, tak się nie robi, kochany, bo oni się dostali. Jakie 10 szkoły, panie przykładu?
Wiecie, to w kontakcie jesteśmy. Ja rozumiem, ale nawet mało coś się zrobi. Ja wiem, proszę Państwa, czy jeszcze mamy coś, bo zwolnimy Pana? Ja uciekam, także przeszkadzam. Znaczy, ja złożę taki wniosek i mam nadzieję, że zapisany przyjmie to. Problem za tym, żeby się rozejrzeć, gdzie jest możliwość do 10, a z tego, co ja pamiętam, to chyba nie dzieli na 10. To jest to na początku, na pewno jest mniejsze przy wjeździe. Tam miał być, pamiętajcie, 5 chyba. 5 miało tam być. Tam się prosi, no trzeba sobie. Chyba dwie lipy do wycięcia. Tam wszystko tu jest opisane. Przy okazji nie ma, bo jak ten chodnik co nie był zrobiony, nie? To by się załatwiło sprawę. Ja mówię, że jest wiecie, że Ale panie przewodniczący, można robić przez tych płynarz to robić, nie z kostki. Z kostki chyba nie musicie robić. Z kostki. Jeżeli projektowo, to na pewno nie jest płynarz. To już nie jest jego. No bo to są koszty przecież. A jeżeli tak, to można. Ale z tych stażerowych to można. No tak, stażerowy ty. Dobra, czyli wszystko z tego następnego, bo godzina już. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękujemy. Owocny dobra. Dziękuję. Żaden nie czas się więcej puszczę. Przecież ty mieszkasz w 16. Tak. I blok 14 łączy się z 16. 3 lat się są spółdzielni, a ta 14 jest. To jest sklepisko. I myśmy tutaj za czasów jeszcze pana Poremskiego chyba bodajże za 140 tysięcy zrobili ten chodnik tu od załamania od Andesowiu. Co szło do. Dokładnie 143 tysiące złotych. Nie robiliśmy to już za. Ja zamiast na handlowym robić to Czesława robię. No i później Czesław wydębił po 12 tutaj, co jeszcze później poprawił tam, co było za mnie. I wiem jedną rzecz, że tu była taka koncepcja, że równolegle do boku 14-16 po drugiej stronie, tak. Wtedy co ten Hajdarowicz się wlepił z tym blokiem. Ale Czesław zna ten teren bardzo dobrze. I tam jest teren na budowę parkingu fantastyczny. Tylko. Ale to jest przecież prywatna działalność. To jest Hajdarowicza działalność. Ale jak to wygląda teraz? Tak? Ja mam jakiś podobno zasłyszany, że chcą jakiś inwestor tam szofera przestawiać. Nie wiem, czy to tak było. Dowiedziałem się. Ale ten temat wraca ponownie. Pamiętasz, Czesław, przecież był ten temat ruszany w piątej kadencji. No to była zabudowa tej państwa. Zabudowa, tego byliśmy nie zrobić nic zgodnie na razie. Byliśmy na miejscu. Ale działka prywatna jest, to nie możemy wchodzić z parkingami na działkę prywatną. Natomiast jest pas drogi między działką prywatną Hajdarowicza a blokiem 14 i mieszkańcy bloku 14 absolutnie się nie zgodzili na budowę parkingu. No, to była taka koncepcja, żeby z kontynkiem się ruszyć trochę do świata. No, absolutnie nie ma miedra, że schody i teraz parkuje się w błocie. Samochody stoją. Ta sama wersja była właśnie innej parkingu. Ta sama właśnie. Także to nie jest temat nieznany, że tu ktoś nie chce, że to, tylko to jest taka. Ja nie, no ale to pan ma rację, panowie. Rację rozumienia, że się dociągnie. Ja uważam, że to jest błąd właśnie w całej procedurze budowy parkingu, bo załatwiamy formalności takie, abyśmy stawiali budynek 10-piętrowy. Taki tok załatwienia sprawy jest do uzyskania zgody w architekturze, że jakbyśmy występowali z budową bloku. A to przecież jedna osoba będzie się sprzeciwiać i inwestycja zostanie odsunięta. Odsunięta, bo jak 20 centymetrów się ruszysz gdzieś, to już mogę zaprezentować, ale ja tu korzystam. Ale jeden zakwestionuje, który gość, który ci mieszkańcy, który nie ma samochodu i była ta mówka w wniosek w architekturze, że ona nie wyraża zgodę kobieta jakaś, że ona nie wyraża zgodę na likwidację. Otrzesiła cudownie handlowym przywiezie do szkoły. No jeden garaż nie zgadza się, widzisz, nie można go znaleźć. Przy poszerzyć ten było 4 posiedzenia w komisji SKO, żeby właśnie jakoś zmobilizować mieszkańców, żeby właśnie wycofali te protesty. No osobiście poszedłem do spółdzielni naszej i załatwiłem wycofanie tego wniosku przecież. Tak samo jak poszliśmy do SKO i rozmawialiśmy z panem przewodniczącym. Pamięta pan rozmowę jaka była? Jedno, drugie,
ale spieszyliśmy się, żeby wykorzystać te środki finansowe przeznaczone na tę inwestycję. Niestety formalność jest taka, że nie przeskoczymy. Czas się skończył, kadencyjna tu się i mamy taki finał, jaki mamy. No właśnie. Jeżeli będziemy wracać do dokumentacji, to będzie to samo, bo jest dokumentacja teraz. Dokumentacja koncepcji jest przedawniona. Nie. Koncepcja się nie przedawnia. Nie, koncepcja jest aktualna. Projekt nie ma. Aktualna jest przecież koncepcja. Ale teraz będzie taka sprawa, że ktoś tam zmarł z tych mieszkańców, 350 osób, ktoś zmarł, będziemy znowu szukać. Były takie przypadki, że ja szukałem właśnie, jeden właściciel do Stanu wyjechał, drugi do Wiednia. Do Stęgu najgorzej. I szukaliśmy właśnie, kto jest spadkobiercą bloku właśnie jedynki. Ktoś tam, gdzieś tam jeszcze, nie wiadomo kto. Z jednego mieszkańca zrobiło się 16. Najbardziej był oporny ten pan z piątki z Puchatku. Tylko no tak, był właścicielem, ale nie mieszkał. Z Gorku. I on blokował co do mnie. To już pan zdołał wnioski. No właśnie, w stanie ma sprzeciwko się prawie. Jestem z programem wracał. Co to są ale nie ma jestem za to. No wie pan, on myślę, że inaczej nie jest Wiesz, że tam to bardzo dużo będzie Ja myślę, że na następnej kadencji. Dziękuję za te prezentowanie tych wyników.